W lutym 2023 roku rozpoczyna się przedsprzedaż książki Henryk Bronowicki – Pilot doświadczalny. Dzięki niej będziesz mógł przenieść się w najlepsze czasy dla polskiego przemysłu lotniczego i z pierwszej ręki posłuchać o lotnictwie na najwyższym poziomie. Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać kanał na YouTube, Facebooku oraz podcasty. Wejdź na patronite.pl/Henryk Bronowicki. Więc kiedy w przedsiębiorstwie powstał samolot M15 Belfegor nazywany, mieliśmy świadomość, że to nie będzie normalny samolot taki do normalnej eksploatacji na agro w Polsce. No to jest faktycznie dla Związku Radzieckiego ich pomysł. My będziemy oczywiście robili, bo sobie zamawiają. To na początku miało być 3000, no a później się okazało, że 175 samolotów zostało wykonanych. W związku z tym powstał taki zespół konstruktorów pod nadzorem, pod kierownictwem inżyniera Józefa Oleksiaka, który postanowił zrobić polski samolot rolniczy, nazwany później Dromader, bo on miał inną nazwę mieć na początku. Szczegóły tego projektu, jak on powstawał i tak dalej, to można znaleźć w zupełnie innych materiałach. Ja tylko pamiętam, że wzorowali się na pewnych rozwiązaniach konstrukcyjnych samolotu Trach Commander amerykańskiego. I ten samolot oryginalny przyleciał do Polski. Ja pamiętam, że wylądował pilot amerykański, który przeleciał przez Atlantyk, mając zabudowany w zbiorniku na chemię, przystosowany był do paliwa. I on jakimiś etapami przeleciał przez Atlantyk i wylądował na Okęciu i myśmy z kolegą polecieli Andrzejem Pomułą na Okęcie, żeby ten samolot przyprowadzić do Mielca, bo on miał być takim wzorcem do różnych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez Amerykanów. Bo Dromader również miał być dla Amerykanów konstruowany. Oni też potrzebowali takiego samolotu agro. Ten samolot został ukryty przed Rosjanami w hangarze na skraju lotniska, po drugiej stronie lotniska był taki hangar, gdzie tam zakład usług agrolotniczych miał swoje samoloty, tam naprawiał, remontował i wśród tych samolotów został postawiony ten trasz amerykański Commander. Pamiętam oburzenie konstruktorów radzieckich, kierownictwa tego, że jak śmiemy w ogóle nie, jakiś kombinować mieć amerykański samolot. Mechanicy, którzy tam pracowali w tym hangarze, mówili, że przyjeżdżali ci konstruktorzy radzieccy, oglądali ten amerykański samolot i spluwali z obrzydzeniem wręcz, nie? Natomiast dyrektor zakładu OBR, w którym powstawał właśnie M15 i ten Dromader zaczął powstawać, za sprowadzenie tego samolotu do Polski został odwołany ze stanowiska. Takie to były czasy wtedy. No i po cichu inżynier Oleksia skompletował grupę inżynierów lotniczych i powstawał w zupełnie takim nieprzystosowanym miejscu, nazwijmy to, bo to była hala wybudowana pod produkcję silników samochodowych. Zakład też robi silniki Leyland z licencji, wysokoprężne z licencji angielskiej. No różne rzeczy były w zakładzie robione. Pompy wtryskowe do silników. W dziesiątkach tysięcy to szło. I właśnie w takiej hali, na uboczu,
taki w tajemnicy, że można powiedzieć. Postawiony był strażnik, który nikogo obcego miał nie wpuszczać w podtekście Rosjan, bo trzeba mieć specjalną przepustkę, żeby tam być. Nie? Tam powstawał prototyp, makieta tego samolotu, prawda? No i różne rozwiązania były tam próbowane. I kiedy już powstał prototyp jako gotowy samolot do lotu, nie? To wyobraźcie sobie, to jest chyba jedyny przypadek, jaki znam w historii lotnictwa, że nie można było tego prototypu oblatać na swoim lotnisku. Mimo że było całe zaplecze inżynierów w locie, aparatura, no wszystko, to różne rzeczyśmy tam robili. Ale no, bali się wręcz Rosjan. Więc wiosło z tym ten samolot, prototyp został zdemontowany ponownie, zapakowany w skrzynię i przewieziony na lotnisko Jasionka do aeroklubu. Ekipa cała, dwóch pilotów doświadczalnych, inżynier Pamuła, inżynier Gębieski, plus inżynierowie z prób w locie ekipa, plus mechanicy, w namiotach, bo to było lato, w namiotach się rozbili tam koło aeroklubu, taki obóz harcerski zrobili, prawda? Stołowali się w takiej stołówce pegierowskiej obok tam lotniska. Na szczęście wojewoda, mięso było na kartki wtedy, żywność na kartki była, dał jakieś specjalne przydziały, żeby tych ludzi wyżywić. Oni hangar aeroklubowy przystosowali, chodzi o elektrykę, napięcia, do podłączania różnych tam urządzeń, żeby można było to sprawdzać, przygotować, próby naziemne kontynuować. I to wszystko zostało zrobione w takich warunkach. I samolot, prototyp został oblatany przez inżyniera Andrzeja Pamułę. Ja pamiętam, jak przyjeżdżali na start ci Rosjanie z działu prób, tam konstruktorzy, którzy się zajmowali próbami, tam siedzieli w biurach z inżynierami z prób, jak oni się dopytywali nas, pilotów, jak ten dromader lata. Nie? A była sytuacja taka, że osiągi tego samolotu już po pierwszych lotach były rewelacyjne. Nie? I była taka decyzja, nie mówić, nie przekazywać nic Rosjanom, bo zamkną nam w ogóle program, prawda? No dopiero jak samolot już był na takim etapie, że próby były bardzo zaawansowane, tam w Rzeszowie zima się zbliżała, no to cała ekipa się przyniosła do Mielca i Rosjanie wtedy, pamiętam, taki paszkwil napisali do ministerstwa, że zakład przeznaczył jakieś siły i środki na samolot M-18, dromader, który ich zupełnie nie interesuje jako Rosjan, a to z kolei powoduje, że są opóźnienia przy realizacji programu M-15. No taki paszkwil, prawda? Jak tylko mogli, to chcieli nas załatwić. Nie? Po oblocie prototypu i tak samolot wrócił do Mielca, całością prób zajął się, był tak zwanym pilotem prowadzącym całość badań prototypu, inżynier Tadeusz Gębieski. Inżynier Pamuła, który oblatał, nie zajmował się takimi lotami pomiarowymi. On był pilotem, tak jak myśmy mówili, eksportowym. Latał na pokazy, różne delegacje, różne jakieś tam. On się tym, to był specjalista, przebazowań różnych ciekawych i tak dalej. Natomiast takim pilotem doświadczalnym, który badania robił, który liczono się z jego opiniami i tak dalej, to był właśnie inżynier Gębieski. I on prowadził całość prób certyfikacyjnych prototypów. Były dwa prototypy zrobione. Jeden właśnie, Andrzej Pamuła, jednym prototypem poleciał na salon do Paryża, bo był właśnie pilotem takim właśnie pokazowym różnym, a prasą, taką prawdziwą prasą badawczą, to zajmował się Gębieski. I w trakcie prób tego prototypu, bo mówię, jeden był w Paryżu i jeden w Mielcu, w trakcie prób, przy trywialnej próbie można powiedzieć, badania stateczności statycznej, bocznej, urywa się ogon, samolot przy dużej prędkości. Samolot przechodzi gwałtownie, takie machnięcie jest na plecy, wchodzi w plecowy korkociąg, prawda? I pilot stara się ratować. On miał też trochę skoków spadochronowych zrobionych, jako doświadczony pilot takich dowolnych skoków. Także doświadczenie mu się przydało. Udaje mu się opuścić kabinę samolotu, bo jak wiemy, że jest kopułka tam, prawda? Taka u góry, a wysiada się przez boczne drzwi. W tym przypadku wyskakiwać przez boczne drzwi musiał. A ponieważ był wisiał na pasach z ujemnymi przeciążeniami, więc jak się rozpiął pasy do skoku, to całym ciałem i łącznie ze spadochronem siedzeniowym uderzył głową o tą kopułkę. Na chwilowo stracił przytomność od tego uderzenia, ale się jakoś odzyskał przytomność. Cały czas wirując w tym samolocie w tej kabinie i udało mu się wydostać
i otworzy spadochron. No i oczywiście prototyp się skasował, w ziemię uderzył. Natomiast a inżynier Gębiecki odniósł obrażenia, dosyć poważne, ponieważ pojechał na badania, bo zawsze myśmy po jakimś wypadku musieli jechać na badania. To była taka zasada. Ja parę razy leżałem w Wimlu po jakichś wypadkach, że 2 tygodnie się leżało. Mimo że się, ja na przykład nie odniosłem nigdy żadnych obrażeń, kilka razy miałem wypadki poważne, rozbite samoloty i tak dalej, ale 2 tygodnie musiałem odleżeć, bo psychologowie, psychiatrzy tam i inni musieli stwierdzić, że mój stan psychiczny po tych przeżyciach, które miałem według nich, prawda, się nadaje do dalej wykonywania zawodu pilota doświadczonego. I zawsze takie orzeczenie dostawałem i tak. W związku z tym Tadeusz Gębiecki również po tym wypadku do szpitala, do Wimlu w Warszawie, i się okazało, że ma kłopoty od tego uderzenia, uszkodzony kręgosłup, następuje niedotlenienie jednej z półkul mózgowych, prawda, w każdej chwili może stracić przytomność i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście renta. W wieku, w apogeum swoich umiejętności, można powiedzieć, 50, chyba 2 albo 3 lata miał, musiał przejść na rentę. A ponieważ ja jako drugi pilot doświadczałem drugiej klasy, we dwóch żeśmy prowadzili te próby, to cały czas ja na przykład robiłem całą sterowność pod jego nadzorem, bo byłem drugoklasista, prawda? Zrobiłem cały program, tam kilkadziesiąt lotów, on tylko wziął, zrobił chyba 3 loty i stwierdził, że jest w porządku i jedziemy dalej, tak, z następnym programem. Jak go spisali z latania, no to praktycznie przejąłem całość prób certyfikacyjnych. Z tego, że to już nie było dużo tematów do zrobienia, ponieważ ten wypadek stał się, można powiedzieć, pod koniec programu. Zostały jeszcze tylko do zrobienia loty z tak zwanymi maksymalnymi prędkościami i loty z flaterowe na dromaderze. No i dokończenie prób stateczności statycznej bocznej, przy której się rozleciał ten samolot. Tak, i te próby ja kończyłem, można powiedzieć. Z tym, że po tym wypadku się okazało, że trzeba wzmocnić usterzenie. To zostało na tym prototypie, który wrócił z Paryża, zostało wzmocnione usterzenie. A ponieważ ja miałem drugą klasę, więc wszedł również w miejsce Gębieckiego inżynier Stanisław Wasi. No i we dwóch żeśmy kontynuowali. I teraz okazało się, że tak, a ten samolot M18 Dromader był po raz pierwszy badany i konstruowany w Polsce według amerykańskich przepisów FAR-23. No i amerykańskie przepisy FAR-23 wymagały prób korkociągowych. Próby korkociągowe. To jest bardzo poważny temat. Można powiedzieć tak, że w próbach w locie jest około 300 tematów różnych programów do realizacji, z których trzeba zrobić sprawozdanie dla organu nadzoru lotniczego. Jedne programy są bardzo rozbudowane i trwają, powiedzmy, tygodnie badań, a inne są krótkie, powiedzmy, po tygodniu już ma się zakończony program. I teraz tak, są loty o różnym stopniu ryzyka i współczynniki stopnia ryzyka. Generalnie to jest według przepisu podzielone na 10-stopniową skalę ryzyka. Współczynniki niebezpieczeństwa, jak to popularnie nazywaliśmy. I tak, do współczynników najbardziej niebezpiecznych lotów są zaliczane próby flaterowe, korkociągi plecowe odwrócone, natomiast o współczynniku 9 to są loty z prędkościami maksymalnymi w pobliżu VD, prędkości konstrukcyjnej obliczeniowej. No i inne jeszcze tam takie są też loty. I okazało się, że trzeba zrobić próby korkociągowe na dromaderze. Staszek Wasil, on był specjalista z kolei od korkociągów, jak się to mówił, każdy miał jakieś tam swoje predyspozycje. On robił dla Hindusów te próby korkociągowe najniższe, że kilkaset korkociągów tam zrobił w różnych sytuacjach i tak dalej. No i on się czyli bo wiadomo, że Staszek będzie robił te próby korkociągowe. Stanisław Wasil, pierwszej klasy pilot doświadczalny. Ale, jak mówimy, piloci doświadczalni współpracują na bieżąco z inżynierami od prób, aerodynamikami, i dostaliśmy informację od aerodynamików, że z ich wyliczeń wynika, że samolot może mieć problemy z wyprowadzeniem z korkociągu w określonej konfiguracji. Z wyjściem z korkociągu w ogóle. Nie? Ponieważ na próby korkociągowe są stosowane systemy takie zabezpieczające. Między innymi taki system jest spadochron antykorkociągowy, to się nazywa.
Na Irydzie takie próby robiłem, to powiem, jak się wypuszcza spadochron w powietrzu. Irydę zawieszałem tak, jak rybę na wędce wisiała na spadochronie, prawda? Po co się stosuje ten spadochron antykarkociągowy? Że w momencie, kiedy samolot się rozkręci, prawda, i nie reaguje na stery, nie można go wyprowadzić, to jest dwie możliwości. Albo wypuści spadochron antykarkociągowy, który po otwarciu zatrzyma te momenty obrotowe, prawda? I pilot odzyska wtedy sterowność nad samolotem, a jak odzyska sterowność nad samolotem, odetnie ten spadochron, no i wyląduje bezpiecznie. Druga rzecz, jeżeli ten spadochron nie zadziała antykarkociągowy, to jest po prostu jedyne następne wyjście, to jest skok ratunkowy na spadochronie, prawda? No więc wyszło z obliczeń inżynierom, że będą problemy z uprowadzeniem skokociągu. W związku z tym inżynier Wasi zażądał od dyrekcji, pamiętam, specjalnych dodatkowych pieniędzy za to ryzyko. No bo to jest być albo nie być w tej sytuacji, prawda? Bo my z kolei mieliśmy płace według określonej tam tabeli, zatwierdzonej przez ministerstwo. To jest osobny znowu temat do opowiadania. I według tej tabeli, prawda, za obrót prototypu, za obrót tam drugiego prototypu, za godzinę lotu doświadczalnego i tak dalej. Na przykład, jeżeli, jak to funkcjonowało, przykładowo, jeżeli godzina lotu była, no weźmy na obecne realia, 500 zł za godzinę lotu doświadczalnego, to jak robił lot o współczynniku 10 niebezpieczeństwa, to miał za godzinę płacone 5 tysięcy na przykład, nie? Ja na przykład na Irydzie, jak lataliśmy na flatter, to za godzinę lotu miałem no, dużo większą sumę płaconą niż inżynier co cały miesiąc na zakładzie. Takie to były stawki. Ale to wiadomo, albo wrócisz z tego lotu, albo nie wrócisz. No w końcu się okazało, że Iryda nam się rozleciała w powietrzu. I teraz tutaj inżynier Wacki, jak się dowiedział, że od aerodynamików, że będą problemy z korkociągu, to zażyczył dodatkowych pieniędzy niż to, co jest w tabeli. Oczywiście, że z braku poparcia szefa pilotów, bo to by ciekawa też jednostka, nie? Stanisław Wasil powiedział, że nie będzie robił tych prób w tej sytuacji. No i takie próby się podjął Alfa, szef szefów z Instytutu Lotnictwa. No rozpoczął program prób i doszedł do takiego momentu, tak jak aerodynamicy przewidzieli, że będą problemy z wyprowadzeniem skokociągu. Takie próby się robią na bardzo dużej wysokości. Tam 3000 metrów się z reguły zaczyna, mówimy o dromaderze. Albo wyżej nawet. Że był czas na różne metody wyprowadzenia, ratowania samolotu. No i kiedy inżynier Abramowicz miał problemy z korkociągiem, wyprowadzeniem samolotu, no musiał w końcu użyć spadochronu antykorkociągowego. Spadochron antykorkociągowy, nazwijmy to, połowicznie zadziałał, bo tam się częściowo skręcił. No i po następnych perypetiach, cały czas kręcony do ziemi, jakimś tam szczęściem udało mu się w końcu zatrzymać i wyprowadzić samolot. Ale wysiadł i powiedział, on psychicznie nie jest w stanie wykonywać następnego lotu. Dziękuję, rezygnuję. Wrócił do Warszawy. No i dyrekcja, chcąc, nie chcąc, pamiętam, zgodziła się na sumę, którą proponował Stanisław Wasil. I wyobraźcie, że tak trzeba się zrozumieć, jaką trzeba mieć mocną psychikę, prawda? Kiedy tu szef szefów rezygnuje, bo nie wytrzymuje nerwowo, psychicznie tego, a inżynier Wasil wsiada i startuje i powtarza to. I dzieje się dokładnie to samo. Z tym, że spadochron antykorkociągowy nie zadziałał w tym przypadku. No to dokładnie opisuje w książce, prawda? To jest relacja głównego konstruktora, inżyniera Józefa Aleksiaka. Cudem nad samą ziemią wyszedł. Tak jak konstruktor mówi, że za hangarami mu się schował samolot, bo ziemię obserwowali. Ale wyprowadził z tego. Ale doświadczenie było takie po tym locie, że on znalazł sposób na wyprowadzenie i dalej kontynuował próby. Nie? Na tym między innymi polegają takie psychiczne stany w próbach w locie u pilota doświadczalnego, że trzeba być naprawdę, mieć odpowiednie cechy psychofizyczne, żeby ten zawód wykonywać. Prawda? Wsiąść i mogę dać różne inne przykłady, no ale to nie ten temat dyskusji, opowiadania. No, ale czyli próby korkociągowe w jakimś tam stopniu zostały zakończone, nie chodzą o szczegóły, ale zostały jeszcze do zakończenia próby VD maksymalnych prędkości dopuszczalnych i próby flaterowe. Nie? I ten obowiązek spadł na mnie. Ja pamiętam, robiłem próby z maksymalnymi prędkościami
obliczeniowymi, bo to, co konstruktor obliczy, VD, to jest tak zwana prędkość obliczenia konstrukcyjna, ona na czym polega to? Na przykład jest prędkość VNN, dopuszczona prędkość, jaka jest w instrukcji maksymalna, to prędkość VD to jest dużo większa od tej maksymalnej. Pilot w instrukcji powiedział, że ta prędkość jest maksymalna, nie wolno mu przekroczyć, prawda? Ale w próbach w locie piloci doświadczalni przekraczają dużo, dużo więcej. Przykładowo, szybowiec akrobacyjny Jastrząb miał dopuszczalną prędkość w instrukcji 450, tak był nowy. Szybowiec drewniany, no, prawda? 450 na godzinę, a piloci doświadczalni latali powyżej 500 na nim. To są tego rodzaju loty. No, ale skończyłem tam bez sensacji specjalnych, bo mi się nic tam takiego zdecydowanego nie utkwiło w pamięci. Bo jak coś było niebezpiecznego, to człowiek to zapamiętuje, się ratuje. Ale tam bezpiecznie skończyłem te próby z VD i stanął problem z próbami flaterowymi. Próby flaterowe to są bardzo niebezpieczne próby. I teraz jak je wykonać? Są różne metody. Na irydzie na przykład, to mieliśmy założone, jak to główny konstruktor ładnie nazywał, impulsatory na końcach skrzydeł, od góry i od dołu, na usterzeniu pionowym poziomym od góry i na bokach. Impulsatory wzbudzające, a to były normalne ładunki wybuchowe, tylko o określonej sile wybuchu. Pamiętam, że jak na Jelizie były próby funkcjonalne systemu, życzę sprawności przed rozpoczęciem prób w locie, to siadałem w kabinie i odpalałem te programy odpowiednie, ugięcie skrzydeł, tak, ugięcia symetryczne i tak dalej. To wystrzały były takie jak z armaty. Huk nieprawdopodobny, jak się odpalały te ładunki. Nie? A myśmy te ładunki mieli odpalać na maksymalnych prędkościach. Przecież to tak, czy to jest sposób impulsatorów, jak to mówię, prawda? A jest też sposób, na przykład na dromaderze, to stosowany był inny sposób. Ręczne wzbudzenia, nie wybuchowe jakieś tam, tylko ręcznie. I teraz był, ponieważ, jak ja mówię, ja wiele razy się uratowałem, dlatego że posiadałem jakąś wiedzę i doświadczenie swoje. I tutaj na przykład chodzi o taką rzecz. Jak się weźmie obwiednią krzywą wyrwania, czyli krzywą obciążeń. Różnie nazywana obwiednia obciążeń, krzywa wyrwania. I na tych każdy pilot, jak ma instrukcję użytkowania samolotu w locie, to ma tam podane prędkości, prawda? Maksymalna VA, VNE, VNO i faktycznie to tyle, i minimalna prędkość, to go tyle interesuje, prawda? A teraz zastanowicie się na przykład, co to jest ta prędkość VA dla pilota. To nie wszyscy o tym wiedzą, że jest to nazwa VA, jest to prędkość manewrowa, tak zwana. Co to oznacza? Nie? Jako inżynier lotniczy, studiując, pamiętam, miałem za zadanie jakąś tam pracę przejściową obliczyć przykład jakiegoś tam samolotu obwiednie obciążeń. Czyli te wszystkie prędkości trzeba było wyliczyć. I na czym polega ta prędkość VA, która jest podana w instrukcji? Że na tej prędkości pilot może wychylić ster, każdy, czy to powiedzmy każdy organ sterowania testowy, w czasie T równym 0, czyli gwałtownie, maksymalnie, prawda? I nie przekroczy dopuszczalnej obciążenia konstrukcji. I teraz przykładowo, że tak zupełnie abstrakcyjnie, VA jest powiedzmy 200 samolotu, nie? I czyli, a minimalna jest, niech będzie na przykład 120. Czyli on w tym zakresie od 120 do 200 może tym sterami od burty do burty, nogami i tak wszystko robić i nie przekroczy im obciążeń dopuszczalnych i nic mu się nie stanie w samolocie, samolotu, konstrukcji. Natomiast powyżej tej prędkości już 200, prawda, też może gwałtownie wychylać stery, ale musi być już ograniczony zakres wychyleń. Już nie może do burty maksymalnie do graniczników wychylać stery. I teraz robiąc na przykład próby flaterowe na dromaderze, zażyczyłem sobie, żeby zabudowano mi trzy wskaźniki wychyleń sterów, lotki, kierunku i wysokości. I w miarę zbliżania się do prędkości flaterowej VA, na każdy lot inżynierowie musieli mi wyliczyć maksymalny zakres wychylenia lotki. No przykładowo, czy drążka, czy ster wysokości, czy powiedzmy pedału. Według tego wskaźnika w kabinie.
Bo jeżeli, i to impulsywnie to muszę zrobić, prawda? Czyli inaczej mówiąc, wchodzisz w tą maksymalną dopuszczalną prędkość i na przykład robisz impulsowe wychylenie lotki, ale też tylko do tego zakresu, bo jeżeli się przekroczysz, to wystąpi flater i się samolot rozleci, albo coś się innego stanie. Dlatego były takie bardzo istotne uwagi, żeby wiedzieć i rozumieć zagadnienia względem teoretycznym, bo to wpływa na twoje bezpieczeństwo lotu. Prawda? No i zrobiłem te próby flaterowe, też przebiegły spokojnie, w sensie takim, że się nic nie stało. Oczywiście to zawsze pilot tam w tej tej kabinie na wysokości paru tysięcy metrów zostaje sam z tymi problemami wszystkimi, kiedy trzeba postawić samolot pionowo do ziemi, nurkując, żeby tą prędkość osiągnąć, prawda, silnik wyje i precyzyjnie co do stopnia, prawda, wcelować w te uderzenia, prawda, steru poszczególne i obserwować zjawisko. Zakończyliśmy pozytywnie program prób flaterowych, maksymalnych prędkości, korkociągowych spraw i innych. Temat zamknięty praktycznie do wydania świadectwa typu przez organ nadzoru. Ale organ nadzoru powiedział tak, że samolot jest rolniczy, będzie latał za granicą, w tropikach, powinniście panowie jeszcze przedstawić dokumenty sprawności technicznej samolotu w tropiku. Czyli dwa prototypy polecą do Afryki, gdzie jest gorąco i będą latali operacyjnie na agro. Jeżeli wylatacie tam po 200 godzin, to wtedy samolot dostanie świadectwo typu, czyli będzie można uruchomić produkcję.